duszę. I ta wiadomość właśnie dopadła nas, kiedy nie było nas razem. No ciężko to przeżyliśmy. Ta odległość też była taka okropna. No to poczucie niesprawiedliwości takiej, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego akurat nasze dziecko. Musieliśmy pozbierać siebie, swoje uczucia, żeby pomóc dzieciom, bo wszystkie nasze córki to przeżyły. Na początku straszna była rozłąka. Była jeszcze pandemia i wszystkie te restrykcje, że nie można tak często się wymieniać. I naprawdę taka rozpacz, że nie mogę dziecka przytulić, a muszę się uśmiechać, dlatego że dziewczynki to widzą i one przejmują moje emocje. Było, minęło, teraz cieszymy się tymi dobrymi chwilami. Wiemy, że jeszcze będzie taki dłuższy set w szpitalu i też wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach.